Większość drutów już po... coś tu naciskało, że szok. Dobra, zaraz pójdę po chłopata, że... Tak. Tu ogólnie mamy wszystkie panepki od klawiszy. Zaraz tam wejdę do środka. Tak, sito żaluzjowe jest wyjęte, sito stał też i to pierwsze, no pierwsze, no też sito żaluzjowe, tylko że to mniejsze. Tak, i tam u mnie na filmie, nie wiem czy to będę rzucał, próbaliśmy to najpierw podwiązać. W sensie, że na jednym wałkuśmy to odkręcili. Tak to wygląda od środka. No i tak, po części jak to wygląda. Chcieliśmy najpierw te klawisze podwiesić przez otwór u góry. Już, zaraz, tylko skończę gadać już. No i, ale że, no zrobiliśmy tam, no, nie wiem czy to będę wrzucał, mniejsza. I co, i była bardzo mała szpara, no iśmy musieli, jednak odkręciliśmy ze wszystkich, z tych dwóch osiek te. Jezu, jak to się nazywa? Klawisze. No, pozbyliśmy panewek. Maksymalnieśmy cofnęli do tyłu. I dopiero wtedy wujo wszedł tam od tyłu na tu się napchniaczkę. O, na tam gdzie jest koc, tu, później musiał przejść. I tu było to całe klepisko. Myśmy zrzucili chyba, ogólnie się trzymało klepisko chyba na trzech śrubach. Tak. Albo nie, dwie śruby i dwa bolce, bynajmniej, jakoś tak. Z tą, o, z tym kłosownikiem czy tym. No. No i myśmy dopiero wtedy pod rągu jakoś tośmy podważyli. I dopiero wtedy nam wyszło ogólnie to klepisko. Powiem szczerze, że do 3 godziśmy się mordu, no pół dnia. Cały dzień nam prawie to zajęło, zanim doszli z tymi klawiszami. Właśnie jest jedna opcja, że tu jest taka pokrywa i że niby tędy się jakoś da to wyciągnąć. Ale co jeszcze najgorsze jest, to że na klepisku są ileś, no, 2, 3, 4, 5, 6 śrub, na których się trzyma, tak, ta płachta, plus jeszcze tam te druty. I one też przeszkadzały, jeśli chodzi o o klawisze. Bo no, takie druty. No, zaś tam. Czy wyjdzie pod środek? Tutajśmy jeszcze podłożyli po kawałka drewna, żeby po prostu było, bo jak to powiedzieć? Bo normalnie by były za niskie. No i tak tu wszystko by wygląda. A kto co? Aha, to no. A po... Już. Bo ja byś przyniósł jakąś łopatkę, to bym coś tu naczkało, że... Kurwa, co to? To na pewno pies albo kotur się na wyjebał. Kurwa. Nie, no bo tyje to takie wielkie, to nie kurapy. Z drugiej strony. Jak mi to... No i tak, tam są dwa druty. Ogólnie ile tutajśmy naliczyli tych drutów? 103 czy... Jakoś tak. Kurwa, no bo co to wydaje bałuta? Odwróć do góry nogami. Odwróć, wrzuć i tak to zaro w lozie z butem, kurwa, i przewrócisz się w dziurę. No nie można było wrócić. Widzisz, to jest moja. Z grobu. Trzymaj to. A co drugi tak powywalił? A ten
Może jakieś... Co drugi był porobiony? To jest tak być. Co drugi był wyjmiony. Widzicie, nie taka prosta. A, bo to jest w tych tulejkach zastranych. Jak się mieści. No kurwa, macie. A weź no, spróbuj no to wybić. I... No, tu jest co jesz, taki drut z tulejkami i one najgorzej wychodzą. Ogólnie... Jeszcze nie wiemy, bo na tym klepisku było coś takiego. Takie jakby płaszcze. Trzy sztuki. Tu są. Niemieckiego się uczyłeś, to by się z przetłuba. Tak! Myślę, że tam się uczyć. No, teraz już poszło. No też my tutaj z tego tych drut to słaby jej. I ogólnie tutaj mamy takie trzy jakby zastawki. Weź tu masz wuja. Weź od tego, za kołka wstaw. Same stołeć. Na filmie będzie? Też. Nawet... To czekaj, podasz jego mowce i krawat załóż. Na stołec. No jeden, drugi. No wujo, przecież też na taboraciku. Ja to na pniaczku. Mnie to brzuch nie daje. Powiem, że najgorsze... No. Nie, czekaj, dawaj na dwa.
powiedzieć, że tą zieloną farbę, mamy ten pistolet do tego i umalować. No to chyba nie będzie już oryginalne. No dlaczego tak sądzisz? Nie wiem. No właśnie tak ten kolor mi to też... No jak się urwie, to robimy taki pancerz, że przecinek i łanie z dwóch stron. No, z dwóch stron. No i jeśli wracamy do tych... No, blank metalów, nie wiem. Właściwie to jakby były dwie pozycje, zamknięta i otwarta. O. Jedna jest tu, później jest druga tu i trzecia tu. I nie wiem jak to... Powiedzieć szczerze... Rozumiem, co to jest właściwie. To powinno pamiętać, że byśmy odrysowali jeszcze te drzwi, jakbyśmy gdzie jechali teraz. Za jakimś... Mi to chcemy zrobić, to trzeba zabrać ze sobą. Nie. Moje. Tu trzeba już te bleksy i obrysować trochę więcej. Znacie, przyjdzie tam, gdzie pasuje, to tak jak w bleksie. Aby to żeśmy dorobiali te wiz. To trzeba przypuścić. No ale to w zwoleniu, bo w Lipsku to chyba nie docinają. No u krawca. Co? W Lipsku nie wiem właśnie w ogóle. No chyba, że w Agromie rozumiesz. A tam przy tych paszach. No, to znaczy nie wiem czy u krawca, ale czy tam gdzieś. Darek do drzwi dorobił właśnie. No. To zawiera tego swojego raczka. Nie, na dwa. Nie, o tu. Tu i jeszcze tam, o tu masz, bo o tu masz moja.
ale o ile lzy i sejus. No, kurde, no, tak. Co drutu nie ma. Ała! No wiesz, takich drutów nie wyporę, ale... Dawaj na trzy. Nie chodzi na trzy, bo nie ścisnę. Prawie kilo będzie, tak jak wręcz teraz szumi. No bo będzie. Kurwa, będę jako siada zgrabić, chyba tu smolku muszę zgrabić. Od czasu wynik nie wziąć. Wybrać nie mogę. Dobra, którym roboku kukowi. Spławika chyba nie ma. Nie, jest kilka przecież tych spławików. Przecież kiedyś to piłem. Spławika, nie pamiętasz? To przecież tak kiedyś na targu kupiłem. No. Nie widać kurde. Weź tak jak jest ten, bo tak to ty kosisz i ci zjeżdżę. Ale patrz, te druty są oryginalne. No. Zobacz, widzisz? Bo z farbą jest coś. Może. No. No, może być oryginalne. Nie, bo Marcin, bo ta strona to u niej mogły być jakieś takie troszeczkę jakby lepsze te druty jest. Tam to pewnie widzisz, jak kamień to kurde. Jeszcze tu musimy podkoczyć. Koniecznie trochę. Chyba trzeba go wyciąć. No nie, to już go kurwa, już żeśmy wyjęli, wszystkie to zwalić. Daj nam się. Pierdziele. Masz to. Nie wiem, czy to ta tarcza. Tarcza. Nie. Przynieś tu tamtą tarczę.
Co trzeba było? Trzeba by było się przejmieć, wiesz, do kogo było. No to do kogo pojedziesz? No jak może być jak złożony, to coś złożony. Tu gdzieś w drucie. Daj na to, bo już śrubokręt. Co to? To trzeba by było być, co? Nie no, to jest, tylko że ten kawałek tylko zjedzmy. Co to? Tutaj to się trzyma, tylko tu ten kawałek. Tam to jest takie dziury wyrobione, to jest. No to tu jest przemało, nie? Ty, no to ty jest jakby robione, to ty sklepisko opadło. No. Tak? No. A tam to trzeba by było naspawać na tego chłożnia, a ten drugi odwrócić. Już. Ja to jest, co wydłucone je. A, no zamienić, to, bo ten to się do zamienić. A tyś można naspawać i tyś można. To nie jest więcej. To tylko mi się wydaje, że uno, tu powinno uno tak jakby pójść do dołu. Jest? Ciekawe, czy jakby ściskam tu złapał, ciekawe, czy by nie doszło. O tu, widz? No, żeby poszło w górę. Chyba, że tu podeprzyć i ściknąć. Widz? Ale od maszyny to mi się wydaje, że było dłuższe to krepisko. Co? Od maszyny. Od maszyny to jest większe było. Dobra, masz to. Dobra, tam. No trzymaj. No daj. Do środka. O tu tak. Trzeba by było kłaść, o i tu zajmować. Ale to trzeba by było na tym śrubnym. Tyle to jest. Ja bym go nie ruszał.
nowe druty włożyć i nie można tutaj i nowe druty i te i jak masz cepy zamiar kupić, to mi się wydaje, że to się nie Żeby było balika jeszcze pod spół tym mógł kłaść. Wiesz. Płaskownik na sztorc to trochę też takie. Co? Nie za... Nie. Panewki, tak. Pierwszy klawisz, drugi, trzeci, czwarty. To jakoś tak położę, żeby... Bo jest ten marker! Dobra. Tutaj no. Bo... to ta. A nie! Podpisałem blach, żeby w razie czego wiedzieć, od której strony zaczynać. Składać te. No, tu mamy akumulator ogólnie. W tym miejscu jest. U mnie trzeba będzie. O. Tutaj. Wszystko. Tu będzie chyba trzeba izolacyjną. Tak ścisnąć, żeby w razie czego zwary nie zrobiło. Tu jak. Będzie on chodził, kombajn. No, wariator jedynie będziemy musieli zrobić jeszcze kiedyś. Właśnie od wariatora idzie jeszcze nawet ten wysyp tej. O, kotek. Rury. Te 5. Tak, 5 gwiazd jest ogólnie ruchomych. Tu mamy podpisane wszystko. Tu jest 4, 6, 6. Tu mamy co? Też 6. Tu mamy 5. Tu mamy 2. Tak. O, tak, tak. 6. Mamy piątkę, tu mamy szóstkę. No i będziemy musieli tak przykręcać też nowe cepy. Tu są ogólnie stare, myśleć, że no tak żeśmy się zabezpieczyli, ponumerowaliśmy też cepy. Bo jeśli byśmy nic nie dali rady z klepiskiem sobie, to trzeba nowe klepisko i tylko nowe klepisko, a bez cepy. Teraz druty i cepy. Jeszcze bardziej ogólnie musimy tam jedną śrubę zrobić, żeby było podprostować. I tak. I co? No, tu napinać od paska pinowego od headeru. Oto koło zamachowe robiliśmy w tamtym roku, bo było tak spieczone, że ta sprężyna nie miała siły go rozepchnąć i motowidła stawały w wysokim złożu ci w życie. Co?
Zaraz! No, i musieliśmy to wszystko rozparcerowywać na prasie hydraulicznej. To jeszcze... No, tu jest ogólnie, wychodzi od, będzie trzeba akumulator. Tak, tu jest od prędkości obrotu piarni ustawione. No. A co? 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 To ruchom jak było góra dół? Te pisko? Nie no to co? Może. To może. Razem z klepiskiem się ruszało. No to takie mówię dziury więcej. No musi się budzić, jak się klepisko by podniosło do góry, a to by się nie podniosło, to by słowa zawodowa by nie szła, no. No tak jakby był początek klepiska. No chyba tak. No tam w jednym miejscu jest dziabnięte się. Au! Skrzyniem biegu, cztery biegi, trzy do przodu, jeden do tyłu. No. Siłowniki jednostronne, ze sprężynami. Tutaj klucze spod kombajnu to się zbiroczy. To masz rzucaj. No dobra. No. Nie, takie, chociaż szczerze mówiąc po kolorze to bardziej mi do Matadora to krepisko podobne jest niż do tego klasa. Bo na, od środka jest akurat cały ten klas na ten jaśniutki zieleń, a nie na no a nie na ciemny. Ogólnie bazę 3 albo 4 fartuchy będziemy musieli dokupić jeszcze do tego. Tak, no i tu mam ogólnie już ze starego klasa, ze złomu. Mamy ogólnie ten ten dziób jeden. Tam kilka jeszcze rzeczy musimy dopracować. Ej, bo i co, kupujemy ten licznik czy nie? Można na górę czy nie? Dobra. No, tak szybko, zobaczymy co. Tu działa. No. Co tu mamy? Licznik obrotu mocna niego trzeba będzie zrobić. Tu nie ma chyba. Chyba, że oleju jest za mało. Kierunki, starter, klakson. Masa. Temperatura tu są chyba ogólnie motogodziny. Rozdzielacz. Do tyłu jest. Podnoszenie. Do przodu opuszcz. Wojo, weźcie kluczyki! Od samochodów. Tak. Nie, zamknięte. Tak, tu jest. Tak! Tak, tu mamy od. Nie odjedzie. Tu mamy prędkość, w sensie. Do tyłu jest wolniej, do przodu szybciej. Tu mamy wysokość nagarniacza. I tu mamy
obroty mocarni, przód, tył. A, do przodu jest w ogóle wolniej, do tyłu jest szybciej, dobra. Tak, tu jest ogólnie chyba na biegu wstecznym. Tu jest. W prawo jest jedynka. No, na luzie do dołu dwójka, do siebie trójka od awaryjki, dźwignia gazu, tak, włącz header, włącz ogólnie kombajn. To było na moc, na bem, no, na klepisku. Tak, tu jest wyrzut ogólnie z rury, tak, gałka, sprzęgło, hamulec, to jest regulacja położeń kierownicy. Tak, bokiem wyciągałeś. Tu jest ogólnie skrzynka. Hamulec ręczny od wysokości cięcia headeru, tam musimy to wyrugować. No. I co? Tu jest ogólnie powinna być jeszcze taka gałka od obrotu motowideł, tylko że u nas najczęściej tu jeździ. Bo tu trzeba by było przez tą dziurę, a to mamy zamiar odstawić w ogóle z kombajnu. Gaśnica, co mam tu? Tyle. No. Siedzenie jest składane. Tu mam ogólnie zbiornik na ziarno, większy niż w Bizonie, bo no, jedną czwartą gdzieś tak będzie większy niż w Bizonie, bo tak, większy, bo tu aż i tam pod silnik aż dochodzi. Tu jest ogólnie idzie ta część od Jezu, czego? Od gazu dźwignia i tyle. Tam mam ogólnie górę od chłodnicy od chłodnicy cieczy, rura wydechowa, filtr powietrza do silnika, dwa okienka. Ja nie wiem czy z pracy, czy ze szkoły. Zbiorniczek na płyn hamulcowy. Tu jest regulacja poziomu regulacja klepiska i tyle chyba, jeśli chodzi o dźwignię u nas na tym klasie jest. Dobra, to chyba na dzisiaj koniec YouTube będę. O, to się... Ale skoro do babu. Trzeba będzie przynieść. Dobra, to...